Siema wszystkim widzowie w ogóle, oczywiście 1000 łapek w górze i jedziemy z telefonami. Siema, halo. Halo, słychać dobrze? Halo, test mikrofonu, szybko. Nie ma afery straszkowej dzisiaj, spokojnie. Dzisiaj jest wszystko git, choć mogę nie być dzisiaj git, zaraz wam powiem. Afera by dzisiaj była. Straszka Boża. Wysrałem się, za. Fatalną mam dla was wiadomość, widzowie, ale to będę ostro jebany przez was, jak wam to powiem. A to jest tak fatalna wiadomość. Ale nie wiem, czy da się gorszą wiadomość teraz dla was powiedzieć. Dla jego. Słuchajcie. Zapowiada się... Kurwa, mać. Ale muszę to powiedzieć, widzowie, żeby co... Zapowiada się dłuższa przerwa. No ale Machonek, znowu ci nie chcę, ale Machonek, ty jesteś pierdolnięty. Ale Machonek... Ty może już w ogóle nie streamuj. Nie, no widzowie, jest afera. Słuchajcie, jest teraz taka afera, że jest dłuższa przerwa w streamowaniu. Nie wiem, czy ja się na grudzień wyrobię. Słuchajcie, bo muszę powiedzieć, co chodzi. Teraz wiecie, że jadę do Gliwic, nie? Bo teraz za tydzień swoje ma, dobrze mówię? Tak, teraz... Możesz w ogóle streamować, no... No słuchaj, muszę powiedzieć, żeby było, że ja powiem, że na przykład pytanie zaraz na Instagramie, Machonek, czemu nie ma streama albo co? No muszę powiedzieć, tak? Tak o, patrzcie, za tydzień jadę do Gliwic na TFA MMA, nie? Tak się to robi, jebany. Za te słowa, słuchajcie, za te słowa macie przejebane, słuchajcie. Za tydzień jadę do Gliwic na FAM MMA, nie? Pozytywny wędkarz. Machonek, mistrzu, będzie się szczepił, jak będzie przymus? Machonek, mistrzu, nie będę, jak coś. Będzie przymus? Ja nie, ale też nikomu nie zabraniam, ani nie ten. Mówię sam ze siebie. No dobra, dajcie mi dokończyć. W piątek, za tydzień gdzieś, no pewnie w piątek wyjeżdżam do Gliwic na TFMA, bo nie będę taki kawał jechał w Dziękali zajechany, nie? Tak o, będzie FMA. Drugiego. Nie wiem, czy czasem tydzień później od razu, tylko Angela musi mi powiedzieć, bo nie jestem pewien, ale chyba od razu tydzień po FMA jest chyba 18 kuzynki Angeli. Dwa tygodnie później. Dziany. Słuchajcie, dalej. Cześć Machonku, jak się dzisiaj czujesz? Joanna. Dzisiaj dobrze, ostatnio była afera odbytniczo-finansowa. Ostatnio, jeszcze tydzień później jest chyba ślub Angeli brata, czyli to będzie chyba sobota, tak? Nie wiem nawet. Czyli to już są... Czyli to mamy już tak o, FMA, 18, ślub. No wiem, że dziwnie wyglądam, DJ Bonzo, kurwa do Berbera muszę iść, jak ruski wyglądam dzisiaj. Sorry. Niech mi Angela jeszcze napisze kiedy, bo sam nie pamiętam dokładnie, ale coś mi się wydaje, że jest teraz taka pasa. No. Że ja nie wiem, widzowie, jestem do zwolnienia chyba. Azjatycki soczek. 5 zł. No. Machon, nie bój żaby o dentystę. Sam zatrzymał jego pistolet. A właśnie! Azjatycki! Ja zaraz powiem. Sam nie wiem, czemu wcześniej sobie zębów. A ja zrobiłem już prawie wszystkie, ale zaraz też wrócę do afery dentystycznej. Tylko jeden weekend po fame masz wolny. O, widzicie, że napisała. Także. No widzowie, jak jest taka sytuacja, jest, wiecie. Zaproszenie na przykład 18 do rodziny, czy wesele i tak dalej, no to wiadomo, no nie odmówisz, tak? No pójdziesz. Ale jest tak, akurat taki niefart, że jest TFM ma, no i tak to wszystko pod rząd się ułożyło. Ale, no kurwa, no co, będziecie mnie jebać i gnoić? No ja wiem, wizowy, no ale co, przecież wiecie, że ja się nie rozdwoję to raz, a dwa. A dwa to może, kurwa, nie wiem, co, nie wiem, no. To musisz wziąć dyżur w środę i w czwartek. Możesz w czwartek robić tylko ogość. Wydaje mi się, że mało osób było w czwartek na lajcie, bo to nie weekend. Nie wiem sobie, bo... No kurwa... Kurde, no wiecie jak jest, no co? Tylko nie wiem kiedy jest 18, w piątek czy w sobotę, po pierwsze. Na przykład, o, teraz kiedy na fame, to na przykład w piątek bym mógł zrobić lajta. Ale nawet nie wiem, czy będę tego. Czy na przykład ktoś jedzie oprócz mnie na tego fejma, żeby mieć na przykład z kimś tego lajta zrobić gdzieś tam w hotelu czy coś, nie? Żeby nie siedzieć jak ta pizda i zamulać. O, każda wymówka jest dobra, to jest najlepszy tekst. Chuj, tydzień temu srałem z dupy, pierścień mnie piek z dupy. Wymyślasz.
teraz mówię szczerze, jak wygląda sprawa, że jest ten. Aha, jeszcze punchdown później jest. Ja pierdolę, wizowy, nie, ja nie wiem, muszę... Bezpłatny urlop wziąłeś, naprawdę. Kurat, kończę Bronxa, idę siku, jedziemy z telefonami, no. Musieliśmy trochę pogadać, widzowie, no. Ostatnia afera odbytnicza była. To wiecie, jak było. Znaczy, wiesz jak. Dzwonimy. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie książki, jak ogłoszenia aktualne? Tak, aktualne. Proszę mi powiedzieć, czy wysyłka wchodzi w grę? Tak, wchodzi w grę. Może pan napisać SMS-a, bo jadę samochodem i chcę się rozpraszać. Aha, dobrze, a jeszcze jedno pytanko mam. Czy tak? Cena podlega do negocjacji? A jaka tam jest cena? 25 zł. 25. To muszę się narzeczonego zapytać, bo to jego książki. No i dam panu znać, ok? A kiedy pani by dała znać? Dzisiaj, tak jeszcze godzina drogi przede mną, to tak godzina 20 dam panu znać. No okay? Dobrze, rozumiem. A, no będzie. No to... No. Tak, no wcześniej nie dam panu znać, no nie mam jak za bardzo się zapytać. Aha. Co? Dobra, bo tu widzę, że syn dzwonił i nie wie co ma mówić. No, halo? To dobrze, wezmę na klatę, możemy trochę opuścić. Nie, bo tu ten syn dzwonił i książkę chciał jakąś kupić. Tak. I on nie wie, no nie wiem, on dzwoni, mówi, że nie wie co ma mówić, nie wiem o co chodzi. A co? Książkę chciał kupić. Pytał się, czy cena podlega negocjacji, czy jest możliwa wysyłka. A. Ale nie wiem, którą książkę, bo mi nie powiedział, którą. Dobra, dalej. Dalej dzwonię, bo nie wiem o co chodzi. Dobra, okej. Okay. Słyszę, że tam pani wyprzedza na rondzie. Niech pani jedzie, ja zadzwonię później. Dobrze. O. Kurwa, ona tam jedzie jak jakieś autostradzie albo coś, nie? Na pieprz. A ty też, Kamil, nawet nie wiesz, co masz gadać. No bo co miałem gadać, no? No nic. Już? Halo. Halo, dobry wieczór. Dzwonię w sprawie ogłoszenia puszki po napoju ekipy. Ogłoszenie aktualne? Tak. Proszę mi powiedzieć, te 120 zł to jest za jedną puszkę, czy za ilość puszek, czy jak to wygląda? Za dwie. Za dwie puszki, tak? A przesyłka wchodzi w grę? Tak. A proszę mi powiedzieć, czy można było coś z ceny zejść, bo tak nie ukrywam, 120 zł to troszkę dużo. Halo? Ile? Halo? No to ile? No jak ile? No ja proponuję 80 zł. No dobra. To mam wysłać panu adres na wiadomość? Tak. Jak? Aha. Z kim rozmawiasz? No z panem jakimś. Halo? No widzisz, to moja wina, źle zaczęłeś. No jak ty, Kamil, gadasz i mówisz tak. Od razu, już? Halo? Nie no, Kamil, ci się nie nadaje. Halo? 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 Dzień dobry. Dobry wieczór, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Picie ekipa. Już nieaktualne. Już nieaktualne? Tak. A mógłby pan jakoś zorganizować na przyszłość jeszcze na sprzedaż taką puszkę albo kilka sztuk? Nie wiem, może za niedługo coś się pojawi. A na przykład interesowało mnie, żeby taką puszeczkę, takie na przykład 4 albo 5 puszeczek załatwić na przyszły poniedziałek. Byłby pan w stanie to znaleźć, skombinować? Na razie jest nieaktualne. Jak no. Ktoś wejdzie, to zawiadomię, albo nie wiem, coś zrobię po prostu. Mhm. Ale powie mi pan tak, czy jest szansa, jakbym złożył zamówienie, żeby pan tam zdobył i wtedy ja bym 5 sztuk wziął czy coś?
Nie wiem, czy jest taka szansa, zobaczę. Nie, bo muszę wiedzieć, czy szukać dalej, czy raczej pan by znalazł, tak? Ja muszę wiedzieć. Na razie niech pani dalej szuka, albo pan, nie wiem. A na przykład nie ma pan gdzieś sklepu, żeby kupić i wystawić na Olixa parę puszek? Jak na razie nie. A za, na przykład jakbym za 2 tygodnie zadzwonił do pana? Możliwe. Można zadzwonić? Tak. W takim razie będę dzwonił. Tylko proszę przygotować takich 5 puszeczek. Najlepiej, żeby to był smak truskawka, a nie ta cytryna, tak? Dobrze. Dobrze, proszę mi jeszcze powiedzieć tak. Poczeka pan chwilę. A proszę mi... O kurde, akurat się rozłączył, szkoda. No, nie, no. Czarna koszulka, ekipa. Proszę kontakt przywołać, bo nie wiem, o co chodzi. No dowiedzieć się, czy jeszcze ogłoszenie aktualne. Halo? No dowiedzieć się, czy jeszcze ogłoszenie jest aktualne. Ale po co, na badanie? Na badanie. Na badanie. Na badanie. Słucham? Z jajkiem. 10 zł. Leżałam na łóżku i słyszałam czas. Nie wiem, czy pani słyszy, czy nie. Chłop stoi i ja mówię, chłopie, kurwa, coś zrobił, a on... Jezu, no kurwa, no nie. No, telefon i spierdolił flaga w dołku i strzała wędka. Dzięki za dechę. Bokserska, strój do sztyki, ale tego, walki, koszulka, ale tego się namnożyło na tym. Kamień do curlingu, tu wszystko jest z ekipy, zeszyty. Żaglówka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale mam dostępne. I tak naprawdę nie w Krakowie, tylko w Warszawie. Aha. Byłbym zainteresowany, ale właśnie powiem mi, pan powie, jakby ile ma pan dostępnych takich puszek i za jaką kwotę wtedy na przykład? Tyle, ile w ogłoszeniu i mogę panu dać je za darmo i po prostu to jest jakby powiedzieć, jakby to panu powiedzieć. Ogłoszenie jest jakby żartem. No, rozumiem, ale po prostu jestem zainteresowany nimi, tak? No okej. Okay. No to... A skąd pan jest? Z Warszawy nie, no spod Warszawy. Aha. No to bardzo interesujące. Proszę mi powiedzieć, czy wysyłka wchodzi w grę? Nie, nie wchodzi w grę. Jak odebrać te puszki od pana? Wie pan co, ja dopiero sobie wywaliłem jakieś pół godziny temu. Toś... Więc już nie ma tych puszek, raz zamknę ogłoszenie. Otwarte czy zamknięte? Otwarte. Aha. Pan jest oszustem, tak? Nie, powiedziałem pan, że to jest jakby żart, że jakbym był oszustem, to bym napisał, że to jest, że to jest prawdziwe i tak dalej, ale to po prostu żart był. O! Nie. Do każdej osoby, która dzwoni, ja mówię właśnie, że to jest żart. O! Banuję pana! Dodaję pana numer do zablokowanych, bo widzę, że pan jest oszustem. Już jesteś po dykcie. Masz mózg prawdy. Nie, nie jestem. Dodaję pana. Wiedziałem już, że to jest żart. Pana numer, podaję do zablokowanych, jest pan oszustem? Z tym, że oni to wystawia ja, ale problem w tym, że ludzie to kupią, debile. No ja wiem, ale kurde, ja chcę znaleźć jedno ogłoszenie, żeby najlepiej odebrała matka 500+, taką właśnie z jakąś rzeczą ekipy i chcę zwrotkę Murcich zaśpiewać, ale oni nie chcą, same gnoje odbierają. O, czekajcie, pełny napój ekipa, Aleksandra. O, to jest matka 500+, zobacz. Napił. A, ona tylko widzisz, ona nie ma tego, numer telefonu. Włosy... Ale dobry wieczór. Dobry wieczór. Co jest w sprawie zeszyty ekipa? Ma pan jeszcze je dostępne? Tak. No jestem zainteresowany nimi, dla tu dzieciaka. A pan z Brodnicy? Z czego? Z Brodnicy pan jest? Tak. A z jakiej ulicy? Mniej więcej tak w rynku czy? Koło kościoła. Koło kościoła, ale tutaj koło klasztorka, ja ogólnie jestem z Sudeckiej ulicy, tutaj te nowe osiedle. A, to niedaleko przecież. A, no to nie wiem, jakby tam panu pasowało jutro, czy jak tam. Może być jutro, no. To pan tu podszedł, czy? Ja mogę jutro podejść. No to mogę.
Czyli to będzie, bo są dwa zeszyty, to będzie za 8 zł czy za 4 zł? Dwa to są za 4, no. A, za 4, a 4 sztuki są za 8. A to ma pani 4 sztuki? 5 zł. Ja mam ogólnie 10 sztuk kratkę i jedna sztuka jest winnie. A jakbym, to bym nawet wszystkie wziął. Mhm. No dobra. No to wtedy 10 w kratkę i jeden te winie, no to... na sztukę, nie? No. To 22 zł wtedy, nie? Za dobra, nie ma problemu. Sztuk. Tylko powiem pani, żebym się upewnił, bo teraz akurat syna nie ma, wyszedł. Mhm. Ale to są te, no. To są te zeszyty, co tam... Tej ekipy, co jest ten bloger, tak? Tak, ale nie... Śpiewają te piosenki. Tak, ale on mi tam śpiewa tą piosenkę zawsze, syn tam coś tam, że zobacz, jak wierża Wurpix, włosy ma niczym Wurpix. Coś tam, choć niewiele nas różni, tworzymy tu spółkę do spółki, coś tam, łapiemy sny. Tak. Coś tam, whisky, cola, coś tam. No coś tam takiego. O, to jest na pewno to? Tak. A. To są jedne tylko te zeszyty wszędzie, nie? A, no bo właśnie jakby... Innych, jakichś... Bo na tym zeszycie właśnie nie widać jakby gęby tych youtuberów, nie? Nie ma. Oni takie stworzyli tam z tym swoim psem i tak dalej, takie tam tak grafiki, jakie oni stworzyli, to takie są, nie? I pisze ekipa w środku pisze. Ale... Zresztą nie ma podrób tego nawet, bo to jest... Wszystkie są takie same wszędzie. Akurat te ekipy, nie? A pomazane są w środku? No wino są... Pomazane są w środku? Pomazane w środku są? Nie, tylko pisze od zewnątrz na okładce ekipa i jest tam do imienia i nazwiska, nie? Tak wykropkowane. A. Mhm. No. Nie, no to chyba będzie to, no bo... To chyba będzie to, no bo wątpię. Tak. No jak mi tak marudził. Nie ma innych tej ekipy. A mówię, no w Dino po 4 zł były, nie? A właśnie, a tak... A mi tutaj siostra tam... No właśnie, z ciekawości czemu pani tanie sprzedaje? Tak, a siostra tam... No siostra hurtowo tam załatwiła akurat i tak... Ona u siebie dużo miała i tutaj mi resztę dała, że jak tam chcę, to mogę ten, nie? A ja tyle, trochę synowi też zostawiłam, bo on też się interesuje, ma 8 lat, ale też tam to lubi, no tam mu 10 zostawiłam, a tyle to mi też tam niepotrzebne, nie? Ja zaraz żonę dam do telefonu, bo to w sumie, a żona podejdzie, to odbierze tam w ten, jutro czy pojutrze. Dobra. To w razie co dzwonić na ten numer i ja tutaj na Sudeckiej koło Żabki nawet nie wiem, czy wie gdzie. Sudecka Świętokrzyska jest Żabka. Koło Żabki nawet podejdę, czy jak to. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo tutaj mąż chyba tak mówi o zeszytach tego ekipy, że tam się interesuje też, tak? I no tutaj tam, ja mam na sprzedaż po 2 zł. Ja mam po 2 zł te zeszyty, jak tam pan mówił, żeby chciał, nie wiem ile tam pan mówił, że wszystkie 10, ale nie wiem jak tam. Ale ja nie kupuję, ja sprzedaję. Pani sprzedaje? Tak. No a pan chciał kupić przed chwilą ode mnie? No to chyba nie pod tym numerem. To chyba pani coś pomyliła, ja nie dzwoniłam do pani. Niech pani sprawdzi. Nie no, przed chwilą przecież jakiś pan ze mną rozmawiał, tak? Ale to nie z tego telefonu na pewno. Siedzę i telefon leży przede mną już od godziny czasu. Mama, to ja to proszę te ekipy. Niech pani sprawdzi, naprawdę, to jakaś dziwna pomyłka. Dodzwoniła się pani w ogóle pod numer sklepu. Halo. No ja jestem, no. No nie wiem, pod sklep ekipa zadzwoniła. Znaczy ja zadzwoniłem, bo nie wiedziałem, że to sklep jest i dlatego ten. Dobra, widzowie, dalej propozycje, dalej, no bo już olejemy tą ekipę teraz. Tak, a ten na wieczór? Osią, kurwa, waliłeś. Od Tereski wracałeś, kurwa. Sprawie ogłoszenia Kolichsa, kieliszki. Machon, co to w zeszłym tygodniu było ma z tobą, jeszcze dostępne? Płatki się spierdolił? Tak, są jeszcze dostępne. No to bym zainteresowany, tak? Nawet, no dobrze. Nawet bym je mógł zamówić, o. Ale nie wysyłam, bo to nie, nie. Było tak, że... A, no to nie, no to odbiór osobisty będzie. Tak, osobisty tylko. No to może być odbiór osobisty.
Dobrze. Dobra. No nie wiem, no. No ja, nie, jestem zainteresowany, no. No dobrze, a kiedy pan chciał jakoś podjechać? No nie wiem, no. No nie wiem, no. No jutro jest sobota, tak? No to... Nici, tak? 10 złotych. Dzwoń do radnika no to... jakiegoś ogierze. No nie wiem, w niedzielę, poniedziałek, no bo mam dosyć daleko, tak? Rozumiem. No, także wątpię, że ja bym dojechał nawet jutro, jakbym wyjechał rano. Albo chyba, że dzisiaj w nocy bym wyjechał, o. No to już od pana zależy. To nie wiem, to dzisiaj bym mógł, jeśli się wyjadę, no to jutro będę dziś rano, o. Ale o której? Jakbym wyjechał gdzieś koło 23, no to nie, 6 rano. No to za czas. Za wcześnie? Za wcześnie. A jakbym wyjechał o 6 rano i bym dojechał gdzieś na 12? To już częściej. Z tym, że nie jestem pewna, czy będę o tej porze w domu akurat jutro. Ale nie, no to wie pani, ja będę jechał przez całą Polskę, to ja muszę wiedzieć, czy pani będzie w domu, czy nie, no bo bądźmy też poważni. Widzę, że pani bagatelizuje sprawę jakby, a ja te kieliszki już muszę wziąć od pani, tak? Słowo się rzekło, mam rozmowę nagraną, pani powiedziała, że je pani sprzedaje za darmo i już jest nagrane, tak? Dobrze, tylko że tak jak mówię, no nie jestem pewna, czy będę w domu, bo mam pewne sprawy do załatwienia. Jakie? A to ja się nie muszę panu tłumaczyć takich rzeczy. No skoro pani sprzedaje kieliszki po wódce na Oliksie, to chyba muszę wiedzieć, jakie to są sprawy, tak? Bo ja też nie lubię na przykład, jak ktoś jest nietrzeźwy, pijany albo coś. Ja muszę, jak wie pani, żeby te osoby były trzeźwe, jak się dogadujemy. A czy sądzi pan, że jestem pijana w tej chwili, tak? Znaczy... To ja dziękuję za rozmowę, do widzenia. No nie, no ja, nie, ja tak nie sądzę. Szczęście. Obok nas jakby... Ja też pizzę zamawiał i tak samo ja. Jakiś to obcokrajowiec, tak? Wie pan, ja dzisiaj jestem pierwszy raz w tym tygodniu. Także niestety nie wiem, co wczoraj miało miejsce. Jeszcze? Wczoraj mnie zastępowała koleżanka, także nie było mnie w lokalu. Może mi pan dokładnie pisać, co się wtedy stało? No tak, ja, no to właśnie pani powiedziałem. Byłem wczoraj z dziewczyną na pizzy i obok, jakby stolik obok usiadł jakiś obcokrajowiec. Tak? I co się stało? No nie no, nie wiem, czy teraz pani żartuje, czy... To znaczy... No nie no, usiadł i co się stało? No jak usiadł? No normalnie siedział i ja obok. Tylko, że nie był Polakiem, tylko nie wiem, czy to był właśnie Afroamerykanin, czy to jak, nie wiem, czy to jakiś tam Bliski Wschód, no ale to na pewno nie był Polak, tak? Pięć złotych. Dobrze, i dlaczego czuje się pan rolnicy, kreatur leśna. Tym faktem jakby uszkodowanym, bo nie rozumiem? No bo... Ta osoba była innego koloru skóry? Tak, i jeszcze mówiła po innym języku, nie po polsku. Aha, rozumiem. No. Dobrze. To dziękuję bardzo za taką informację. Ale nie, no to czy można... Nie, czy to można jakoś... że to będzie przyjęcie jakby ta reklamacja, czy... Nie no, proszę pana, wszyscy ludzie są równi. I jakby fakt, że obok pana jadła osoba czarnoskóra, to nie jest powód, żebym przyjmował od pana jakąś reklamację. Ale ja nie powiedziałem, że on był czarnoskóry. On był po prostu... No nie wiem, taki na przykład, no na pewno nie Polak, tak? Na przykład, nie wiem, no, Bliski Wschód albo coś takiego. A w ogóle to też po polsku nie mówił, to dwa. A trzy, no to, no nie wiem, no właśnie, czy reklamację po prostu można złożyć, jakby zwrot za pizzę, albo jak to wygląda? Nie, absolutnie nie będzie żadnego zwrotu za pizzę. Nasza pizza nie jest tylko dla Polaków, przyjmujemy każdego klienta niezależnie od narodowości. Także przykro mi bardzo, ale niestety nie mogę panu pomóc. No tak, ale... Jeśli pan chce, mogę zostawić telefon po prostu i szef z panem porozmawia na ten temat. No tak, ale no to pani się nie dziwi, że ja chcę zwrot za pizzę, skoro ta pizza jakby nie smakowała mi też do końca przez to wszystko, tak? Przez te całe zamieszanie.
nie smakowała pizza panu dlatego, że obok siedział obcy krajowiec? No tak, bo on siedział, jadł obok i się jeszcze patrzył na nas. Bardzo przepraszam, ale uważam to po prostu za absurd i nie mogę panu pomóc w tej sytuacji. A, no widzi pani, bo dla pani to jest absurd, dla mnie to była niekomfortowa sytuacja. Przepraszam bardzo, ale mam teraz klientów i niestety muszę już skończyć tę rozmowę z panem. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Dostępny do sprzedaży? Tak, oczywiście. No, ogłoszenie jest nadal aktualne, to było dwie osoby tak mocniej zainteresowane, ale jakoś już nie odpisuję na wiadomości. Ale ma pan go z nabojem, z gazem? Tak, tylko że ja tam nie pisałem, bo mi od razu usunęli ogłoszenie, to jest do samoobrony. No ja wiem, to no nie tak. Jest no, tylko normalnie z miotaczami gazu, tylko no nie mogę tego zamieścić, bo już mi po prostu wcześniej usunęli ogłoszenie zaraz po pierwszym dniu od wystawienia. Nie, no nie. Także no. Tam są dwie kontrolę. Nie, no wiem o co chodzi, z gazem po prostu. Dokładnie tak, z gazem. Dobra, powiem pan, jaki tam jest gaz wsadzony? Jakiś taki mocniejszy, czy taki, no nie wiem, bo właśnie, bo czytałem, że są jakieś mocne, że na przykład na pijaków, na narkomanów i właśnie jakieś słabsze, na przykład na jakieś tam niedźwiedzie, czy tam dzik, nie, no nie wiem, na zwierzęta, nie znam się. Właśnie jaki pan tam gaz ma? Wie pan co, ja to miałem gaz od razu kupowany zaraz do tego zestawu. No. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Musiałbym się gdzieś tam doczytać, albo sobie poszukać na internecie, bo jakoś tak się w tym nie zagłębiałem po prostu. No ja sobie po prostu kupiłem do samoobrony bardziej takiej, jakby ktoś chciał mnie napaść, coś takiego, bo akurat miałem taki charakter pracy, więc potrzebowałem. Potem się to pozmieniało, więc praktycznie go nie używałem. Ale tu musimy sobie zobaczyć, czy to jest jakaś mocniejsza wersja, czy jak bardziej taka standardowa, gdzieś tak tylko po prostu na osoby, które tam atakują, czy coś. No dobra, a powiem pan jeszcze, pan kiedyś używał go, na przykład w sensie, że jak pan strzelał tym gazem, to na przykład z wiatrem nie leciało w oczy, albo miał pan okazję przetestować? Znaczy tak, no ja go testowałem zaraz po zakupie, nie miałem okazji, na szczęście może gdzieś tam w obronie, ale no wydaje się bardzo skuteczne. Ja go akurat rozpylałem na zewnątrz, praktycznie przy jeziorze, gdzie było no duże prawdopodobieństwo, że gdzieś ten strumień może zwiać. No. Ale nie spotkałem się. W zależności też od tego, jak jest nabita butla, albo na przykład jeśli ja, bo ja wystrzeliłem stamtąd może jedną kapsułę, tak na próbę, to pod koniec już no, te pole rażenia jest zdecydowanie mniejsze, prawda? Ale na samym początku no to zasięg jest niezły naprawdę i ten promień jest no taki, że tak powiem, no idzie prosto pad, prawda? Nie zwiało może ten wiatr. No dobra. Jest to po prostu mocny widoczna chmura po prostu wystrzeliwania przynajmniej na 4 metry. No to powiem tak, no byłbym zainteresowany, bo tu widzę kwota nawet niezła, ale powie mi pan tak, czy no nie wiem, czy na przykład mógłbym go na miejscu przetestować, w sensie, no nie wiem, na przykład strzelić panu w twarz tym gazem, zobaczyć jak to się zachowa pan pod wpływem tego gazu? Znaczy nie, na pewno na mnie nie. Ewentualnie, no na pewno na osobach trzecich nie możemy tego przetestować. Ale nie, że ja tam panu będę jakoś atakował, czy będę pana bił, czy coś, nie? Tylko po prostu wymierzę po prostu panu w twarz i oddam tam strzał taki, no taki wie pan, testowy, tak? No, nie, ja rozumiem o co chodzi, ale już miałem kiedyś też styczność z gazem pieprzowym i nie chcę tego powtarzać, także jeśli o to chodzi, to tutaj jedynie w grę wchodzi sama sprzedaż bez uprzedniego testowania, ewentualnie sobie można przetestować gdzieś na wolnym powietrzu, ale na pewno nie na osobach trzecich. Ale na przykład... No nie, no rozumiem, a na przykład za dopłatą, jakbym panu na przykład tam te 50 zł czy stówkę dołożył, jeżeli panu właśnie w twarz strzelił tym gazem? No to nie wchodzi w grę niestety. Też nie? No bo nie, no bo chcę wiedzieć, jak to mniej więcej ludzie na to reagują, tak? No bo nie wiem, czy to powali, że tak nazwę oponenta, czy wie pan? Znaczy wie pan, to wszystko zależy, no. Gaz pieprzowy wydaje mi się jest standardowy. Nie jest to, nie wiem, pewnie jakaś mieszanka wybuchowa, która, nie wiem, nagle uśmierzy gościa i będzie się zwijał z bólu, ale jak to sam gaz pieprzowy działa i miałem z nim do czynienia, bo ma taki charakter pracy, że miałem okazję kogoś też takim gazem poczęstować, sam też otrzymywałem takie dawki, no to jest skuteczne, na tyle na ile używa się go z głową, potrafi pan na przykład się obsługiwać takim otaczem i na przykład celować no, w odpowiednim momencie, w odpowiedniej odległości, to wydaje mi się, że bezpośredniego oponenta z 2 metrów to ma pan z głowy. Na pewno. A
A nie ma pan... Zresztą to jest sprzęt atestowany przez Coltera, więc Colter tutaj też no, nie sprzedaje byle czego, nie ma raczej takiej możliwości, że też to pewnie gdzieś testują, że nie wiem, że strzeli pan kogoś i nagle napastnik z otwartymi oczami dalej sobie do pana tutaj, wie pan, atakuje, czy się do pana zabiera. No, raczej to działa. No dobra, a nie ma pan na osiedlu kogoś takiego do przetestowania, w sensie, że ja bym podjechał, pan by wziął jakiegoś tam menela spod sklepu i byśmy go zagazowali dla testu? Na pewno nie. Też za dopłatą, żeby pan nie myślał, że tam ten, tylko po prostu tam jakiegoś, wie pan, takiego osiedlowego menela, czy coś byśmy mu tam Ja rozumiem, ale wie pan co, też ja się do tej branży, mam na to dokumenty, niestety z moją obecnością na pewno to nie przejdzie, ja mogę jedynie panu odsprzedać ten pistolet, nie wiem co pan później już z nim zrobi, ale na pewno nie będzie nikogo atakować, czy obezwładniać tym gazem, bo to jest po prostu karalne. Dlatego też usuwają to za Elixa, bo no, po prostu to jest karalne, a ja na chwilę obecną nie potrafię. Ale jak posiadanie tej broni jest karalne? Znaczy, wie pan co, jakby pan użył wymierzu na przykład w osoby, która jest pod sklepem, no to tutaj to już, wie pan, no, bez bezpośredniego ataku tej osoby, no to już jest tutaj zakrawa o karę. Ale czemu karę? Jak strzelam do niego w obronie, tak? Ale przecież taki, pan szuka kogoś do testu. No tak, ale ja tą osobę. Ale tak, ale jak będzie taki, dajmy na to pijak. Ale nie tak, jak taki będzie pijak pod sklepem, dajmy na to, no to wiadomo, że ja podejdę, zabiorę mu butelkę z piwem i rozbiję o podłogę, i on będzie mnie na mnie przeklinał, a ja wyciągnę broń i go zagazuję, tak? A nie, że podejdę i go zagazuję. Nie, no rozumiem. Wie pan co, ja tylko oferuję sprzedaż, jeśli pan jest zainteresowany, nie ma problemu, ale jeśli chodzi o jakieś inne dodatkowe testy, to na pewno nie. Nie, bo teraz mnie pan zainteresował, to w sensie to ja mogę to używać jak kupię nawet, czy nie mogę? Nie, no wie pan co, jeśli chodzi o taki miotacz gazu, on jest bezpośrednio do użytku własnego, ale do obrony własnej. On jest legalny w Polsce. Mhm. Zresztą wszystkie informacje znajdzie pan na internecie. Jeśli chodzi o mnie bezpośrednio, żadne testy nie wchodzą w grę. No tak, ale chodzi o to, czy ja mogę normalnie gazować ludzi nim. Wie pan co, to co z tym pan zrobi, mnie to średnio interesuje. Tylko już po sprzedaży. Jeśli chodzi o to, czy w celu pan chce to używać, bo to jest broń do samoobrony, prawda? Czyli gaz pieprzowy. Tak samo jak pan sobie może kupić gaz pieprzowy w puszce. No tak, ale już pan mówi o co chodzi. Ja pracuję, jestem ochroniarzem, pracuję na obiekcie i czasami kręcą się gnojki i tak dalej. No to ja robię pozycję, wie pan, strzelecką, w jednej ręce latarka, a w drugiej broń chciałbym właśnie mieć i na przykład świecić i na przykład jak on szarpie ogrodzenie, to pójść do ogrodzenia i gazować go. Wie pan, co chodzi? I na przykład to będzie legalne, czy nie? No wie pan co, przecież pan jest w tym fachu, działa pan w tym fachu, więc wydaje mi się, ale nie, no firma nam nie zapewnia żadnych gazów i tak dalej, dlatego się pytam, jak to... Wie pan co, pan tego chce używać w charakterze, nie znam się też, jak to podchodzi od strony prawnej. Jeśli pan chce na przykład zaopatrzyć się prywatnie w taki sprzęt, wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu. Idzie pan ciemną ulicą, atakuje ktoś pana, ma pan prawo do tego, aby się obronić gazem pieprzowym, który ma pan akurat przy sobie. Jeśli pan chce użyć go w pracy, proszę zapytać przełożonego. Ja nie mam pojęcia. Od tej strony nie wiem, jak panu odpowiedzieć na to pytanie. No nie wiem, no to ciężko mi powiedzieć, no bo kupiłbym, ale mówię, no nie wiem, czy na przykład jakby na przykład albo nie wiem, no na przykład a są ludzie odporni na gaz? Nie mam żadnego pojęcia, proszę pana. Nie wiem, nie sprawdzałem. Nie wiem. No dobra, no to nie będę pana męczył, bo jak pan nie wie, no to co ma zrobić? Nie wiem, tak jak mówię, jeśli pan chce tego używać w charakterze swojej pracy, to musi pan na pewno zapytać o to wcześniej przełożonych. Wydaje mi się, że jest to po prostu skuteczne, ale czy istnieją, nie wiem, osoby, które są odporne na gaz? Wątpię w to, ale wszystko jest możliwe. A powie mi pan jeszcze może, czy to działa na zwierzętach, na przykład na psach, albo na dzikach, albo na przykład na kotach? To też trzeba sobie przeczytać w internecie. Ja na pewno nie używałem tego na zwierzętach, bo nie miałem takiej potrzeby. Wydaje mi się, że powinno działać, aczkolwiek na jak długo, jaki to będzie sposób rażenia i stopień rażenia, tego nie mam świadomości. A można używać tego w pomieszczeniach zamkniętych, na przykład w pokoju? Znaczy się, myślę, że tak, aczkolwiek później nie można przebywać w takim pomieszczeniu na pewno, ponieważ no, ten gaz się rozprzestrzeni, jak każdy, że tak powiem, tutaj, no, taka substancja rozpylająca, no i odpowiednio będzie każdego raziła, prawda? Na pewno nie będzie to tak bezpośrednie, prawda? Jak, no, że tak powiem, taki strzał z tego, no, taki ten promienisty, czy wystrzał z pistoletu, prosto, nie wiem, w twarz, czy ten,
w osobę atakującą, ale będzie na pewno odczuwalny dyskomfort, pieczenie w oczu i ogólnie problem z oddychaniem. W pomieszczeniach zamkniętych, nie? No, ale na pewno w pierwszej kolejności ucierpi, nie wiem, osoba czy przedmiot, który będzie pan chciał oprawić. A na przykład jak coś jest pod wpływem kokainy albo coś, to będzie działać na niego? Wie pan co? Nie wiem. Nie używałem nigdy pod tym kątem. Trzeba było sobie gdzieś przeczytać na stronie oficjalnej Coltera. No, gdzieś, mi się wydaje, że te wszystkie pytania, które mi pan zadaje, no, pasowałoby kogoś zapytać osoby, które... nie wiem, albo miały styczność, albo testowały, prawda, na takich osobach. No ja na szczęście nie miałem okazji akurat tej broni używać na kimkolwiek, prawda, dlatego mam sprzedanie, ale no wydaje mi się, że w większości przypadków jest ona skuteczna. No. Czy na osoby takie, nie wiem, gdzieś pod wpływem jakichś substancji, nie wiem, gdzie jest podniesiona adrenalina, ciężko mi powiedzieć. No dobra, no. No dobra, no to dzięki na razie za informację. W porządku. Dobranoc. Dobranoc. Ziomek odporny na pytania, nie wkurwiony w ogóle, chłodna krew. Pani, dobry wieczór, dzwonię w sprawie tego gówna. To jest tekst zapalny, to jest akurat Opel Corsa 1.3. W sumie jest spoko autko Opel Corsa, nie? Ale trzeba powiedzieć, że dzwonię w sprawie gówna, no. Żeby uruchomić oponent. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, no dzwonię w sprawie tego główienka, co pani wystawiła tam na Oliksie. No wie pan, jak pan może tak brzydko o moim pięknym samochodzie mówić? No nie, no. No wie pani, też nie oszukujmy się, to nie jest jakiś samochód z pierwszej lepszej łapanki, tak? Znaczy, no właśnie, znaczy, nie jest. Znaczy jest pierwszej łapanki, no taki, wie pani, no to takie gówno można powiedzieć, w sensie takim, że wie pan, dla... Wie pani, dla takiego... Wie pani, o co chodzi, nie? No nie bardzo, no ale okej. Okay. No rozumiem, że jest pan zainteresowany. No, jestem zainteresowany, bo tak szukam takiego samochodu rezerwowego, miejskiego, a nie chcę jakoś za dużo pieniędzy wydawać, to mówię, jakieś takie gówno by, wie pan, pani znalazł, żeby na miejscu wziąć, zabrać i tyle. No i słucham pana. No i właśnie pierwsza rzecz, która mnie już tu martwi, bo pani powiedziała, że to pani samochód, tak? Tak. No to już pierwsza rzecz, która mnie martwi, ja jestem szczery, to od razu powiem, nie będę błąkał się wokół tematu, tak? Kobietą jest pani, to pani jeździła tym samochodem, tak? Tak, ja jeździłam. Mhm. No i tu już mam pierwszy zarzut, jakby spalone sprzęgło, jakby tam zaniedbany samochód pewnie, tak? No bo wiadomo, kobieta też nie ma takich umiejętności za bardzo... do prowadzenia samochodu jak mężczyzna, tak? To też trzeba... No nie, proszę pana, no niestety tak nie jest. Jest samochód zadbany bardzo i jest to na bieżąco robione naprawy. Jest czyszczony, mam męża, który również o ten samochód dba, także... Także nie jest tak, jak pan mówi. Ale to pani użytkowała non-stop ten samochód, czy na przykład współdzieliła, czy jak to wyglądało? Ja użytkowałam jeżdżąc głównie po mieście do pracy, także od czasu do czasu gdzieś tam na te dłuższe trasy był używany. A za przeproszeniem też się zapytam, a ile razy pani prawo jazdy zdawała? Raz. A to jest takie istotne? No tak, no bo... Ja jestem, proszę pana, bardzo dobrym kierowcą. I nigdy z mojej winy nie było żadnej słuczki, żadnego jakiegoś tutaj, żadnej kolizji. No ale wie pani, jak kobiety jeżdżą samochodem, tak? Sprzęgło spalone najczęściej, nie dolewają na czas oleju, nie wiedzą, co to jest płyn do chłodnicy, zamiast wlać płyn do chłodnicy, wlewają płyn do spryskiwaczy, hamulce zatarte, wie pani, o co chodzi. Wie pan co, pan jest zainteresowany tym samochodem, czy pan chce sobie porozmawiać, bo... No nie, jestem zainteresowany. Jeśli pan jest zainteresowany samochodem, to... to bardzo proszę, ale jeśli pan chce sobie porozmawiać, jakieś po prostu bzdury opowiadać o wlewaniu płynu chłodniczego do nie wiadomo czego, to dajmy sobie spokój. Nie, no... Porozmawiuje pan na czas wtedy. Jestem zainteresowany, ale właśnie próbuję się dowiedzieć czegoś więcej o użytkowniku. Żeby wiedzieć właśnie, czy nie kupuje kota w worku. Wie pan, o co chodzi? Ja rozumiem, ale to wszystko można zerknąć, sprawdzić. Ale jak można zerknąć, skoro...
Jak można zerknąć, skoro pani sama się na starcie przyznała, że to pani kierowała, a nie teraz, żeby pan też nie mydli mi oczu, że nagle pan jest użytkownikiem, tak? Bo już pani się przyznała tak. Na starcie, że to kobieta jeździła, a nie pan. A nie pan. Wypił, czy pan bredzi jakieś farmazony, bo żona jest bardzo dobrym kierowcą i jeśli pan o kobietach mówi w ten sposób, to sobie pan, to no może pana żona tak jeździ, albo pana kobieta jeździ w ten sposób i wlewa czegokolwiek do czegokolwiek. Ale no, ja nie powiedziałem, że pana żona kierowcą jest ZOM kierowczynią, tylko powiedziałem, że ogólnie kobiety są słabymi kierowcami i tak dalej. No ja tak nie uważam, widzi pan, że kobiety. Widzę facetów, którzy jeżdżą jak no tak. Poza się Boże melepety jakieś i też znam takich kierowców, facetów, którzy są po prostu koszmarnymi kierowcami. No tak, bo tak, pan jest... nie chcę tutaj po prostu wie pan co? Nie opowiada, bo że pan... kobiety są fatalne i fatalnie jeżdżą. A wie pan dlaczego? Bo samochód. Bo pan jest feministą. Może ma pan takie doświadczenie, no ja takich doświadczeń nie mam. Bo pan jest feministą i pan broni teraz swojej żony, to wiadomo. A wiadomo, że kobiety do najlepszych kierowców nie należą, tak? Jakby można powiedzieć, że... Dobrze, wie pan co. Dobrze, ja przejmuję telefon, no. Bo jest ktoś na głośno mówiącym, mąż był obok i się włączył do rozmowy. No tak, bo słyszę, że mąż... Trochę się... Bo słyszę, że mąż... Irytował się. Słyszę, że mąż zirytował... Słyszę, że mąż... No mąż, słyszę, że zirytowany, ale no widzi pani, ja nic złego nie mówię, tylko mówię prawdę. Powiedziałem pani, że jestem szczery na starcie, tak? To, no w taki sposób się nie prowadzi rozmowy, mówiąc, że no wystawia pani takie tam gówno i jakby cały elaborat na temat, jak to kobiety nie dbają o samochody. No w taki sposób się nie prowadzi rozmowy handlowej. No, ale proszę panią, ja nie jestem wystawiony. Proszę panią, ja nie jestem handlarzem, ja jestem ze wsi. Ja sobie chcę kupić samochód miejski, żeby sobie wyjechać do miasta. Chcę wiedzieć, kto użytkował ten samochód, a tu... Ja użytkowałam, mam prawo jazdy dużo dłużej niż ten samochód. A tu, no tak. Mam w posiadaniu, bo prawo jazdy mam od roku 97, a samochód kupiłam w 2007. No tak. Kilka samochodów już miałam użytkowanych i jeździłam samodzielnie, zanim zaczęłam tym samochodem jeździć. No. Samochód jest bardzo zadbany, bo dbamy bardzo o samochody, o wszystkie nasze przedmioty. Zresztą widzi pan na zdjęciach, jak są zrobione no, na zdjęciach, jak wygląda środek samochodu. No na zdjęciach? Ja widzę zdjęcia na Otomoto, jak wyglądają. Na zdjęciach jest ładnie. Siedzenia, tapicerki. Na tak, zdjęcia... no to widać wszystko. Ale tak, to ja mówię, na zdjęcie wszystko jest ładnie, okej, i tak dalej, tylko... ja jestem szczery, powiedziałem pani, że to co sądzę i tak dalej, ale to mi się akurat to nie spodobało, że mąż prawdopodobnie pod wpływem alkoholu tutaj napadł na mnie przez telefon i wie pani, też nie, tak... Nie, mąż nic nie pił, wie pan, mąż nic nie pił, absolutnie. No, no proszę nie czynić takich sugestii, wie pan, no bo naprawdę, no ta rozmowa, nie wiem... Jeśli pan chce przyjechać, obejrzeć samochód, proszę bardzo. Może pan podjechać do no tak. Mechanika. O, widzi pan? Mechanik może stwierdzić, jaki jest stan faktyczny, ale darujmy sobie jakieś wycieczki osobiste i... Ale no widzi pan, no. Teraz pan się rozmowa. Teraz pan się tłumaczy, a przed chwilą pan na mnie napadł przez telefon. To też nie jest niemiłe dla mnie, tak? Wie pan co? Rozmowa nie była przyjemna, uważam. Nie rozpoczął pan miło tej rozmowy. No jak niemiło? To powiedziałem, że jak niemiło? Co powiedziałem niby złego? Jest pan zainteresowany, czy pan nie jest, proszę pana, no bo jak ja mam pana tu przekonywać? No dobra, jestem zainteresowany, ja bym tam podjechał nawet z małżonką, dajmy na to w poniedziałek, wtorek, jak tam państwu pasuje, ale mam jeden warunek, żeby przy całej transakcji nie było pana pani męża. Nie, proszę panią, mój mąż jest normalnym człowiekiem, kulturalnym. Nie, no bo powiem pani szczerze... I się po prostu zirytował. Powiem pani szczerze, że przestraszyłem się go, bo... nie musi się pan przestraszać, nie jest żadnym tutaj... Napadł na mnie przez telefon. No, wie pan, po prostu stanął w mojej obronie, bo pan trochę napadł ogólnie na kobiety, że są... Że wlewają gdzieś tam płyny, no wie pan, no po co takie insynuacje czynić, no tak samo kupują to mężczyzny, tak jak mąż powiedział, są różne sieroty i tak samo mężczyźni. No, widzi? Ale widzi no. Pani? Pani ma podwójne standardy, jak on facetów nazwał melepetami, to jest okej, okay. A jak ja nazwałem kobiety, że
nie radzą sobie, słabo jeżdżą, to jest źle, tak? Podwójne standardy. Wie pan co, to było w odpowiedzi na pana zarzuty tutaj wobec kobiet, tak? Bo to naprawdę jest niepotrzebne. Także... Powiem pani tak, jestem zainteresowany tym samochodem, ale jak nawet byśmy się dogadali, że ja bym przyjechał z małżonką, to powiem szczerze, ja chcę ten samochód ostro przetestować, tak? Jakiś poślizg kontrolowany, jakiś V-Max, osiągnięcie pewnej prędkości na prostej drodze. Ostro chcę go przekatować, ten samochód, żeby sprawdzić, czy pani nic nie ma do ukrycia i pani mężulek. Wie pan co, dziękuję bardzo, ja nie jestem zainteresowana już. O, czyli jednak pani ma, czyli jednak pani ma coś do ukrycia. Nie mam do ukrycia, ale nie podoba mi się sposób po prostu rozmowy z panem. Bo wybuchłem w pewnym momencie, wybuchłem, bo pani mąż mnie sprowokował. Nie, proszę pana, no nie będziemy... To pan sobie może robić na torze wyścigowym, a nie gdzieś w mieście albo na jakiejś drodze. Czyli pan ma coś do ukrycia, skoro pan nie chce, żeby dać ten samochód... Nie mamy, proszę pana, nic do ukrycia, chcemy normalnie sprzedać samochód. Nie można przetestować, można jechać na stację do mechanika, natomiast pan... No pan jakieś tutaj dziwne warunki stawia, także ja nie jestem zainteresowana, wie pan, dobrze. O to chodzi, żeby tu się wzajemnie denerwować. Dobrze, to w takim razie ja też nie jestem zainteresowany już tym samochodem, po tym co usłyszałem z pani słów i pani męża agresywnego. Dobrze. Proszę tylko przekazać dla męża, że tak się nie postępuje z ludźmi, którzy są klientami. Dobrze, proszę pana, przekażę. Że ostro ze mną pojechał i jest mało serdeczny. Z panem nie pojechał, po prostu pan... No... Mało serdeczny jest ten chłop, ostro mnie zgnoił, oczekuję przeprosin, tak? nie zdążyłem. Kurde. Ten ziomek był na pograniczu wybuchnięcia. Już tak tylko czekałem, aż weźmie telefon i powie: spierdolaj, skurwysyn. Ale był pewnie na granicy takiej, żeby wyjebać. Zadzwoń do Wodzireja z pewnościami, powiedz, że muzyka nie będzie działała za głośno. Zadzwoń na krytyce muzyczne i powiedz, że dmuchasz flet i nie gwizda. Ja pierdolę. Czekaj. Dzwon do Anglii, zamawiaj pizzę na dowód Warszawy. Dzwon do Anglii i zamawiaj pizzę na dowód do Warszawy. A dzwoniłem tak, dzwoniłem chyba do Stanu. Nie, do Anglii dzwoniłem. Ej, robimy może jeszcze jedną zarzutkę bejta w stylu: nie ma zamiaru się chrztusić, tylko zatracić tym, co najlepsze. Co mnie dusić? Ej, nie lubię tej piosenki, naprawdę nie lubię, wkurwę mnie. Nie wiem, czemu ludziom ta piosenka się podoba. Na przykład Kizio nawet lubię, ale tak... Takiego jakiegoś jego muzyki jakoś nie za bardzo lubię. A, to już było. Dzięki, hibi bum bum. Nie. Habibi bum bum. 13 złotych 83 grosze. Dzwoń do Anglii i zamawiaj pizzę na dowód do Warszawy. Pozdro mordiaty. Czekaj, jeszcze chcę spróbować tego. Jeszcze jedną akcję chcę zrobić tego. Dzwonię w sprawie tego gówna. Widzicie, ale pierwsza zarzutka się udała. Dobry wieczór. Która jest godzina? No powiedziałem 22. Nie, no kepsa. Bo pizza i tak nie przywiezie już teraz. Znaczy nawet wcześniej jak mówiłeś, żeby nie przywiozła, to mówiłem o kepsie, nie? Czekaj, to muszę do... To czekaj, ten taksówka, szon kebaba wozi do drugiej w nocy, on przywiezie ci zaraz. Nie ma zamiaru się już pójść, tylko zatracić w tym, co najlepsze. Żur z jajkiem. 5 zł. No. Widzowie, zróbmy zrzutę na kepsa czy pizzę dla kebaba, bo nie kupi mu wtyczka elektryczna, żarówka, kurwa, nie trzeba, widzowie. Wtyczka elektryczna, żarówka, wtyczka elektryczna. Ja nie jestem takim... Żarówka, wtyczka elektryczna, żarówka, wtyczka elektryczna. A, czy macie mnie? Żarówka, wtyczka elektryczna, żarówka, wtyczka elektryczna. Aha, czyli... Żarówka, wtyczka elektryczna, żarówka, pi podkreślenie. Aha, czyli macie mnie? Podkreślenie, gdzie jest to? Podkreślenie, tu. Czyli macie mnie za takiego dziada i myślicie, że Kamilowi nie kupię tego, tak? Jebać Machonka, dumę MLP, to zjebanego na górnym Machonka, widząc reaktor czarnobyskie, pozdro. Dzięki, ale nie mów takich słów. Mordo, dzięki za 10 zł, ale... Halo? No, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, dzwonię w sprawie tego gówna, znaczy, no tego główienka z Alixa.
no, samochodu, tak? No nie wiem, czy to pani wystawiła ogłoszenie? No nie wiem, czy pan uważa, nie wiem, że sprzedaje gówno, czy sprzedaje samochód, bo teraz to... Nie wiem, chodzi mi o samochód, tylko tak mówię, gówna w sensie, wie pani, że no to nie jest jakiś młody samochód, tylko tak starszy, nie? Co pana konkretnie interesuje? No interesuje mnie tak, no kto użytkował przede wszystkim samochód, czy mężczyzna, czy kobieta, o. Ja. Czyli kobietka. Ile pani ma lat, za przeproszeniem? A co to pana interesuje, ile ja mam lat? No bo... No nie wiem, no jakby, no wie pani... Użytkuję ten samochód od 2011 roku, jestem jedynym kierowcą tego samochodu. No tak, ale dlatego się pytam, bo wie pani, inaczej jeżdżą mężczyźni samochodem, inaczej kobiety, tak? Dlatego to jest dosyć istotne. No to może sobie pan policzy, że od 2011 roku posiadam prawo jazdy minimum. A ile pani zaliczyła przez ten czas, jak pani użytkuje samochód kraks? Spowodowanych przeze mnie, ani jednej. A czyli jednak coś było? Nie, było gradobicie. Za którym razem pani prawko zdała? Jeśli można zapytać. Wie pan co, albo pan jest zainteresowany kupnem samochodu, no to pani... albo przeprowadza pan wywiad ze mną. To są moje prywatne sprawy, za którym razem i tak dalej. Albo chce pan konkretnie porozmawiać na temat samochodu, albo przeprowadza pan wywiad sprzedającym. No bo mam pytanie na temat... No proszę pana, dla mnie to jest śmieszne, jest 21:40 parę, a pan do mnie dzwoni i pyta się, ile było kraks i na zasadzie, ile lat mam prawo jazdy i jak użytkuję. Proszę pana, jestem pierwszym właścicielem, potem samochód pojechałam sama osobiście, przywiozłam go sama z Niemiec i użytkuję go od 2011 roku. Od 2012 roku jest założona instalacja gazowa, cały czas podróżuję tym samochodem i robię sporo kilometrów, dlatego że poruszam się autostradą. Jeżeli pan jest zainteresowany stanem technicznym samochodu, proszę, możemy porozmawiać, a jeżeli pan jest zainteresowany moimi prywatnymi, osobistymi informacjami, to dziękuję bardzo i dobranoc. No to nie, właśnie to nie chodzi o to, że mnie to interesuje prywatne, bo mnie to nie obchodzi pani prywatne życie, tylko w sensie, no najwidoczniej tak, bo skoro pan mnie zapyta, ile stłuczek było i rekach i za którym razem zdałam prawo jazdy. Za pierwszym razem, proszę pana, zdałam prawo jazdy. No nie, no chodzi mi o to, że często jak kobiety użytkują samochód, no to go niszczą jakby nieświadomie, tak? Albo spalą sprzęgło, albo ręczny nie spuszczą i jadą na nim, wie pani o co chodzi. A nie chodzi, że ja pytam się prywatne sprawy. Dla pana świadomości jestem kierowcą i zdałam za pierwszym razem prawo jazdy, a jeżeli pan chce kompetentniej podchodzić w moje umiejętności, co drugi rok przechodzę testy sprawnościowe i jestem poddawana szkoleniom z techniki jazdy. Coś jeszcze pana interesuje w tej kwestii? Tak, jeśli można wiedzieć, no to... Machon, dobrze dzisiaj ignoisz. No nie, stary, dobry Machon. No dobra, no mogę się zapytać, no nie chcę, żeby to się pani od razu nie obraziła. Na przykład pomyliła pani kiedyś jakiś wlew, że zamiast na przykład do oleju pani wlała płyn do spryskiwacza albo coś takiego? Bo to też kobiety tak czasami, wie pani, nieświadomie zrobią. Ja dlatego... No, ja widzę, że chyba... No nie... wie pan co, dla mnie te pytania są żenujące, także jeżeli pan robi jakiekolwiek, nie wiem... Jeżeli pana kobieta tak postępuje, no to niech pan... Nie mówię, że moja kobieta... Taką granicą, więc bardzo pana przepraszam, bo dla mnie to są śmieszne informacje. Nie pomyliłam i nie zdarzyło mi się. Wie pan, znam się na samochodach i troszeczkę możemy porozmawiać w tej sprawie. A jeżeli pan o tej godzinie po prostu dzwoni do mnie i mówi takie rzeczy, to pana interesuje samochód, czy moje kompetencje odnośnie jeżdżenia samochodem? Nie, po prostu jak mam kupić samochód, to chcę wiedzieć, kto nim wcześniej jeździ, bo czasami się zdarzy, że jakiś wariat młody, 18 lat BMW logo na czole, a nieraz właśnie jakaś spokojna kobieta, a z drugiej strony też może być kobieta mało wykwalifikowana, co na przykład pali gumę, wie pan nie o co chodzi, też tam nie wie o co chodzi. I dlatego ja muszę... Mało wykwalifikowana kobieta nie potrafi palić gumy, a i jeszcze moim zdaniem nie potrafi ruszyć ręcznego, także to jest mało wykwalifikowana kobieta. Ale ja to muszę... Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek kwalifikacji kobiety do jazdy, to nie wiem, jaką miarą pan mierzy, jako kierowca zawodowy, czy jako kobieta miejska, czy kobieta pokonująca trasy, czy kobieta jeżdżąca tam i do przodu i w tył, do szkoły odwożąc dzieci. No dobra, to tak szczerze może teraz już, bez mydlenia oka. No to pani leje benzynę 9,8 czy 9,5? 9,5.
Ani razu pani a nie... jakby pan przy... Ani jakby razu pani się nie zdarzyło 9,8 zalać na przeczyszczenie? Jakby pan przeczytał informację, to dodatkowo jest instalacja LPG. No tak, ale do LPG też trzeba nalać benzyny. I teraz pytanie szczere. Czy pani przez ten czas zalała chociaż parę razy 9,8, czy non-stop 9,5? Wie pan, to różnie zdarzało mi się i nieraz było to 9,8, 9,5. Nagle pani oświeciło, nagle pani zmieniła zdanie, jak panią przyłapałem na kłamstwie. Dziękuję bardzo. No widzi pani? I pani jest teraz głupio. Nie, nie jest mi bardzo pana głupio, bo pana pytania są żenujące. To jest normalne. Nie żenujące, tylko przyłapałem pani na kłamstwie, pani się głupio zrobiło i od razu pani wjeżdża z tekstem nie dobranoc. Nie zrobiło mi się głupio, wie pan co, dobranoc. No, dobranoc, bo pani jest głupio za to, że pani przyłapała... Wkurwiłaś. Nie wiem, słucham. No nie no, pani się rozłączyła, bo może za bardzo... Poproszę pana, jest godzina 21, a pan do mnie po 21, no dobra, no to czyli pan... No dobra, rozumiem o co chodzi. Takimi rzeczami, że po prostu, wie pan co, ja jestem osobą dorosłą. Ja też. I nie interesują mnie jakieś, na zasadzie, ile lat mam prawo jazdy i za którym razem zdałam prawo jazdy. A czyli, dobra, no nieważne. Jeżeli pana dotyczy stan techniczny samochodu, możemy porozmawiać. A poza tym, wie pan, to, no niech pani zadaje bezsensownych pytań. Dzwoń do rolnika z Olksa. Nie wiem, wie pani co, no... Nie wiem, no, każde pytanie, jakie pani nie zadam, to pani odpowiada, co to pana interesuje. Ale proszę bardzo, jeżeli pan jest zainteresowany stanem technicznym samochodu, możemy na ten temat porozmawiać. Bo jak na razie nie zadał mi pan nic odnośnie stanu technicznego pojazdu. Dobra, przechodzę już do stanu technicznego, bo widzę, że tak to się nie gadały. Proszę powiedzieć tak... No ciężko będzie się dogadać, proszę pana, bo pierwszy raz się spotykam z taką osobą, która... No bo jestem... I w taki sposób kupuje samochód. A wie pani dlaczego? Sama kupowałam samochód i interesowało mnie po prostu konkretne rzeczy. A wie pani dlaczego? Mnie. A wie pani dlaczego? Bo ja muszę wszystko wiedzieć, bo ja jestem taki człowiek, który musi po prostu wiedzieć, nie kupuje kota w worku. Ale ogólnie... No ja też proszę pana, nie kupuję kota w worku, a w pierwszej kolejności pytam się, jeżeli były robione jakieś naprawy, to było wymieniane, czy może nie tyle, jakie paliwo było lane, tylko czy na bieżąco pani wymieniała, dobra, albo co ile kilometrów już wymieniała pani olej. Już nieważne z tym paliwem. Teraz będzie pytanie, no dobra, może znowu pani powie, że jest głupie pytanie, ale ja takie pytanie zawsze zadaję, jak kupowałem samochody. Paliła pani pety w samochodzie? Nie, proszę pana, nie paliłam pazetów i po drugie nie paliłam papierosów. Nie, no chodzi papierosy, no. No odpowiadam panu wyprzedzająco, ani petów, ani papierosów. Dobra, no też to będzie pytanie, może też głupie, ale no, tam, nie wiem, jakby w środku, nieważne czy z przodu, czy z tyłu, tam był uprawiany seks albo coś, bo też sobie jakby nie życzę takich, wie pani, no tam jakichś śladów nasienia, bo ja bym tam najchętniej ultrafioletem od razu przejechał, jakbym podjechał obejrzeć auto. Proszę pana, proszę mnie posłuchać, no zakończymy tą rozmowę, dobrze? No może, no bo jak pani widzi, pani się... Ale pan pyta, to nie jest, pan pyta o stan techniczny, czy o co pan pyta? Nie, no o środek, czy jest zadbany, czy nie wiem, papierosów, czy jakichś śladów nasienia, jest, ja to muszę wszystko wiedzieć. No. Nie jest napalone i środek jest czysty. No i dobrze, no i pan mężczyzna od razu przyszedł do telefonu, pan jest konkretny, a pani od razu się denerwuje, że tu jest późno, że jakieś głupie pytanie. Ja muszę to wiedzieć, bo jestem pedantem. Wie pan, co znaczy słowo pedant? Niech pan se wpisze w Google, to pan się dowie. Proszę pana, wiem, co to znaczy i proszę takich głupich pytań nie zadawać. Dobrze, czyli co, auto niby zadbane w środku, wszystko jest, nawiewy wszystkie działają, tak? Tak. Jeśli bym nawet chciał podjechać, tylko zaraz pomyślcie, że jestem debil, bo takie pytania zadaję. To, co można przetestować, w sensie, że osiągniemy Vmaxa na prostej drodze i tak dalej? Jakiegoś offroada zrobimy małego? Offroada? To nie jest auto terenowe, proszę pana. No tak, ale gdzieś pojedziemy na jakieś polne drogi. Chyba pani myśli, że będzie stukało na prostej drodze, tak? Zrobimy offroada na polnych drogach, będzie słychać, czy sprężyny stękają, czy coś tam słychać. No, a pan już widzę, że też chce ukryć jakieś strzeszczenie. Wiadomo. No po polnych drogach na pewno nie będziemy jeździć. A, czyli pan też ma coś do ukrycia. No widzi pan, ja... No nie, ja nie mam nic do ukrycia, ale po polnych drogach na pewno nie będziemy jeździć. To auto nie jest do jazdy po polnych drogach. No tak. Nigdy nie służyło. A ja nie mówię, że ja tam będę jechał 100 na godzinę po tej polnej drodze, tak? Ale jakiś kawałek, żebyśmy się przyjechali słyszeć, jak te sprężyny pracują, jak tam trzeszczy, też bym chciał usłyszeć.
Wie pan co, na, nasze drogi nie są w stanie idealnym, także pan na tej drodze też na pewno to usłyszy to, co będzie chciał. Dobrze, offroad nie, a V-Max? Proszę cię, ja nie... No nie, no, wie, no wiecie, ja widzę, że pana żona albo konkubentka, nie wiem, dla pana, na każde zdanie moje, pani żona albo pan, albo nie wiem kto, reaguje agresją. Ja nie wiem właśnie, czy ktoś dla jaj wystawił to ogłoszenie, to co ja nie powiem, to wszystko tamta kobieta mówi, że nie, nie, nie i nie. To ja nie wiem, co jest nie tak. Co to ze mną jest coś nie tak, czy ta kobieta coś gada nie tak? Dobrze, przejedziemy się, wypróbuję pan jaką tu prędkość osiąga, nie ma problemu. No, bo widzę, że pan jest opanowany, a naprawdę, ta kobieta, co ja bym nie powiedział, to zawsze jest negatywny komentarz. Masakra, no nie wiem. Się zdenerwowałem, powiem panu szczerze, no. Powiem panu szczerze, ja się też coraz bardziej denerwuję. A, czyli pan mi grozi teraz, tak? Nie, ja nikomu nie grożę, tylko odpowiadam na to samo pytanie. Proszę pana, ja rozmowy nagrywane mam. Dobrze. Za to, że pan mi przed chwilą groził, w razie co, ja rozmowę nagrywam. Zapiszę sobie na dysku, na pulpicie pod tytułem groźby karalne. Dobrze. Przecież no. Ja nie grożę. Ja no. Tylko powiedziałem, że też się powoli denerwuję. A, pan się denerwuje? Pan się denerwuje za to, że się pytam, czy mogę jeździć po wolnych drogach i V-Maxa osiągnąć samochodem dla testu, to pana to denerwuje, tak? Po prostu ta rozmowa robi się denerwująca. Dobrze, do kiedy jest ubezpieczenie? Do kiedy jest ubezpieczenie? Do czerwca 2022. A przegląd bez problemu zda, jakbym kupił? No oczywiście. Koła zimowe, zapasowe jakieś? No jest, w opisie jest napisane, że koła zimowe. Dobra, może przeoczyłem. Cena negocjacyjna? Jakieś tam, można powiedzieć, no nie wiem, no negocjacje jakieś chodzą w grę, czy sztywno? No nie wiem. Na miejscu. Na miejscu. Ale widzi pan, znowu pan zaczyna jakby grozić, tak? No nie wiem, czy pan specjalnie tak teraz gada, czy... Ale czy co, ja powiedziałem, że negocjacje na miejscu to jest groźba? No tak to zabrzmiało, pan tak to powiedział groźnie, jakby pan mi groził. No bo przecież nie będziemy negocjować ceny, jeśli pan auta nie oglądał, tak? Ja przyjadę z dziewczyną w razie co, żeby pan sobie nie myślał, że ja sam będę. Może pan przyjechać nawet i z oddziałem prewencji. No. Powiem panie tak, spyta się pana żony czy dziewczyny, nie V-Max, tylko spalanie takie średnie, ale bez oszustwa. 100 litrów, ile on tam tak, no przed... 10 litrów gazu. 10 litrów gazu, dobra. No to nawet dobrze, jak nie jest zaniżone nic w statystyki, jak pan mówi prawdziwe, to nie jest źle. A pobiera benzynę przy okazji, czy tylko na odpaleniu? Proszę też nie kłamać. No to przecież to jest zwykła instalacja sekwencyjna, no to odpala na benzynie i przełącza się na gaz, tak? A. No ale no tak, wiadomo, ale to co, ale nie, ja miałem kiedyś Forda Cougara, to żar gaz i od razu benzynę też żar. No, no bo pan miał EcoBoosta, który właśnie składa wtryski paliwa benzyną, a tu jest zwykły wtrysk MPI. A. No dobra. A pan tym samochodem jeździł? Proszę? Pan tym samochodem jeździł? Zdarzyło mi się. A przebieg jest... Nie mam swój, ale... A przebieg, szczerość teraz proszę. Kręcony, podkręcony? Autentyczny. Jak żona powiedziała, sama go przywiozła z Niemiec. Można to sprawdzić na internecie za 20 zł. Pewnie może pan sprawdzać. A można tak zrobić, że ja sprawdzę za te 20 zł, ale w razie co, to od kwoty samochodu pan te 20 zł jakby opuści, tak? Nie, no tak szczerze się teraz pytam, no bo jest opcja, taka strona, że można sprawdzić historię samochodu za 20 zł, ale te dwie dyszki od razu od ceny auta opuszczamy. Dobrze, jeśli będzie niezgodny przebieg, to panu spuszczę. A jak będzie zgodny? No to nie. No dlaczego, skoro ja chcę sprawdzić samochód państwa za, nie za darmo, tak, bo to też dla was będzie... No ale gdyby była to moja wina, no to panu oddam te pieniądze. No ale to na przyszłość nawet sobie ten plik skopiujecie i będziecie mieli dowód, tak? No nie potrzebuję, bo ja nie potrzebuję tego. A to 4 dychy mi tu podpowiada jeszcze dziewczyna, że to 40 zł kosztuje.
No nie wiem. No ja panu powiedziałem, jeśli będzie coś nie tak, jeśli przebieg będzie przekłamany, to panu oddam te 40 zł. Opuści pan. No to opuszczę, tak. Dobra, a jak pan ma na imię? No nie, a co do pana obchodzi w tym momencie? Muszę sobie numer zapisać w telefonie, tak? No proszę sobie zapisać Opel Vectra C. No dobrze, no w sumie tak. To już zapisuję. No dobra, no to co, zadzwonię w niedzielę prawdopodobnie, bo jutro mam imprezę. To w sobotę raczej zadzwonię. Zapiszę sobie pan mój numer. Nie wiem, czy tu coś słychać, czy się popsuło. Nie, ja cały czas słucham pana. Mówię, że zapiszę sobie pan mój numer, właśnie co, ja jestem zainteresowany. Dobrze, proszę dzwonić. Zapisze mnie pan, żeby pan wiedział, że to ja dzwonię w razie co. No ale jeśli będzie pan dzwonił, to odbierzemy spokojnie. Zapisz mnie pan, żeby pan wiedział, że to ja, o. Znaczy nie. Czyli proszę powiedzieć, jak się pan nazywa? No nie wiem, jak pan chce, mogę ksywkę, imię, nie ma różnicy dla mnie. No to proszę powiedzieć imię. Adrian. Ale wpisze pan może, wpisze pan lepiej ksywkę, Ponton. Będzie pan lepiej wiedział. No nie znam pana, także nie, dla mnie to nie ma różnicy. No w środowisku handlarzy jestem znany. Powie pan ksywkę Ponton, będzie pan wiedział. Znowu mnie nie interesuje, czy pani jest handlarzem. Chodzi mi o to, że ja jestem, a mnie nie interesuje. Ja kupuję, płacę i wymagam. Dobrze. Dobrze. No to na dobranoc pozdrawiam tu tam konkubentkę albo małżonkę, bo nie znam. Wzajemnie, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. No nie, no miły gościu, co ty kebaba chcesz? No, kebaba.